Kto z was wierzy w Zeusa? Nie? Jesteście pewni na pewno, że nie wierzycie w Zeusa? Na pewno. No to nie wiem, niewiele się nauczyliście z ostatniego spotkania. Bo tydzień temu temat jak brzmiał? Bądź uprzejmy mieć wątpliwość. To może chociaż wyraźcie wątpliwość. A może wierzę w Zeusa i tego nie wiem? Bo to jest cel dzisiejszego spotkania. Będziecie zaskoczeni, jak wielu z was nadal wierzy w Zeusa. Oczy widzę niektórych. A życie wieczne daje tylko Pan Jezus. Zeus nie da nam życia wiecznego. To dobrze, że trochę was pobudziłem. Oczy szeroko otwarte. Idźmy do Księgi Hioba. Tak? Jeśli ktoś chce śledzić, to bardzo proszę. Jeśli ktoś chce tylko słuchać, też proszę. Otwórzmy może jeszcze raz ten początek Księgi Hioba, tak? Chciałem inaczej zacząć, ale myślę, że to będzie dobre. Już nie będę czytał całego tego fragmentu jak tydzień temu, ale z pierwszego rozdziału od szóstego wiersza przeczytajmy. Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boże, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan. Myśleliście kiedyś tak o szatanie, że to jest syn Boży? A tu jest tak napisane. Szatan jest synem Bożym. Nie wiedzieliście o tym? No to dzisiaj się dowiadujecie. Szatan został stworzony przez Boga, jest jego dzieckiem. I rzekł Pan do szatana, skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc, wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Rzekł Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba, bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc, czy za darmo jest Job tak bogobojny? Czy ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem, wszystkim, co ma, błogosławiłeś sprawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju? Być zbyt błogosławionym przez Boga to jest trochę niebezpieczne, bo zaraz może przyjść szatan i powiedzieć, Panie Boże, za bardzo mu błogosławisz. Dalej szatan mówi, lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma, czy nie będzie ci w oczy złorzeczył. Na to rzekł Pan do szatana, oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy. Chciałbym zwrócić uwagę dzisiaj na niektóre rzeczy, na które nie zwróciliśmy tydzień temu. Jest w twojej mocy. I jaka to jest moc? Co ta moc robi? Buduje, stwarza, pomaga. Nie. To jest raczej przemoc niż moc. Jest w twojej mocy. To jest bardziej przemoc niż pomoc, tak? W tej mocy nie ma nic, co by było konstruktywnego. Sama destrukcja. Bo szatanowi o to chodzi. Tak? On przychodzi tylko po to, aby kraść, zażynać, i wytracać. Oto jest w twojej mocy. Tylko jego nie dotykaj. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana.
I zdarzyło się pewnego dnia, gdy jego synowie, jego córki jedli i pili wino w domu swego najstarszego brata, że przybył posłaniec do Joba, mówiąc: woły orały, oślice pasły się obok nich. Wtem napadli Sebejczycy i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: ogień Boży spadł z nieba, spalił trzodę i sługi i pochłonął je. Uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Znowu zwracam uwagę na ten zwrot. Ogień Boży spadł z nieba. Spalił trzodę, sługi i pochłonął to wszystko. Ogień Boży spadł z nieba. To był ogień Boży? Powiedzcie mi. Przecież przed chwilą czytaliśmy o mocy szatana. Oto jest w twojej mocy. To był kolejny problem, z którym ja się zmagałem przez wiele lat. Dlaczego, mimo że tych nieszczęść dokonuje szatan, tu jest napisane: ogień Boży spadł z nieba. Nie martwiło to was nigdy? Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: Chaldejczycy wystawili trzy chówce, napadli na wielbłądy, zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza, uszedłem tylko ja sam, aby ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: twoi synowie i twoje córki jedli i pili wino w domu swego najstarszego brata. Wtem gwałtowny wicher zerwał się od pustyni i uderzył na cztery węgły domu, tak że on się zawalił na łódź i zginęli. Wszyscy zginęli. Uszedłem tylko ja, aby ci o tym powiedzieć. Tu nie jest wprost powiedziane ten gwałtowny wicher, skąd on był. Ale w domyśle ten gwałtowny wicher przez kogo był spowodowany? Przez Boga. W domyśle przez Boga, bo przed chwilą mieliśmy nieszczęście spowodowane Bożym ogniem z nieba. Zresztą potem, jak czytamy całą księgę Hioba, to i Hiob, i przyjaciele Hioba są przekonani, że te wszystkie nieszczęścia, jakie spadły na niego, skąd pochodzą? Od Boga. I to jest ten dylemat, z jakim się zmagamy, czytając tę księgę. Wtedy Hiob powstał, rozdarł szaty, ogolił głowę, potem padł na ziemię i oddał pokłon. I rzekł: nagi wyszedłem z łona matki mojej, nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. Już mówiliśmy o tym dylemacie. Pan dał, Pan wziął. Wszystko jest okej, mówi Job. Jest okej? Jest okej, jeśli w takiego Boga wierzymy, który daje i odbiera. A ten, kto daje i odbiera, to się w piekle poniewiera. Od dzieciństwa już mama mnie tego uczyła. I miałem problem z tym. A jeszcze 22 wiersz mówi, że w tym wszystkim nie zgrzeszył Job i nie wypowiedział nic niestosownego przeciwko Panu. I dalej czytamy: i zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boże, aby się stawić przed Panem. Wśród nich przybył też i szatan, aby się stawić przed Panem. I rzekł Pan do szatana. Widzimy tutaj, że te spotkania w niebie to nie było jednorazowe spotkanie. Te spotkania w niebie są cykliczne. Tak? Tu czytamy, bo to nie jest to samo spotkanie. To jest kolejne spotkanie, kolejna narada, cykliczna. Nie wiem, czy te narady odbywały się raz w tygodniu, czy raz na miesiąc, czy raz na 100 lat. Tu nie jest powiedziane. Mamy kolejną naradę w niebie. I na tę kolejną naradę przychodzi szatan. Cyklicznie one się odbywają. To będzie potrzebne nam przy ostatnim spotkaniu. Chciałbym, żebyście to teraz zapamiętali. I rzekł Pan do szatana, i ta sama sekwencja się powtarza. Rozmowa, skąd przyszedłeś, szatan mówi, że z ziemi, tam wędrował, widziałeś mego sługę Hioba, tak, widziałem, Pan Bóg się chwali Hiobem, a szatan mówi, no, nie za darmo Hiob ci jest tak posłuszny. I trzeci wiersz mówi, rzekł Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę, to przeczytam, na mojego sługę Hioba, bo nie mam równego na ziemi, mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego, trwa jeszcze w swej pobożności, chociaż ty mnie podburzyłeś, abym go bez przyczyny zgubił. Dzisiaj tym tekstem się nie zajmujemy, bo to był najtrudniejszy tekst dla mnie.
Ty mnie podburzyłeś. Pan Bóg dał się złapać diabłu w pułapkę. Tak? Diabeł go podszedł, a Pan Bóg no, zagapił się, zapatrzył się i niepotrzebnie oddał Joba diabłu. Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc, skóra za skórę, wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij jego kości, jego ciała, a na pewno będzie ci złorzeczył w oczy. I teraz słuchajcie, na to rzekł Pan do szatana, oto jest w twojej mocy. Znowu powtarza się ten sam zwrot, oto jest w twojej mocy, tylko jego życie zachowaj. I siódmy wiersz zapamiętajmy. I odszedł szatan sprzed oblicza Pana i dotknął Joba złośliwymi wrzodami od stóp aż do głowy. Kto spowodował chorobę Joba? Szatan. Szatan dotknął Joba tymi złośliwymi wrzodami. Kto zburzył dom Hioba? Szatan. To nie był ogień Boży. To nie był wicher pochodzący od Boga. No ale dlaczego tak jest napisane w Biblii? Tak? To jest ten dylemat, z którym naprawdę przyjdzie nam się, zmagamy się i myślę, że uda nam się dojść do jakiegoś rozwiązania. To jak gdyby tytułem powtórki i jeszcze z powtórki musimy sobie uzmysłowić to, że w całej księdze Hioba, bo tylko w dwóch pierwszych rozdziałach występuje szatan, w dwóch pierwszych rozdziałach występuje Pan Bóg. Później mamy dużo, dużo rozdziałów do 30, właściwie do końca szatana już nie ma. To jest też ciekawe. Pana Boga też długo nie ma, w 38 dopiero rozdziale się pojawia. A wszystko, co jest w międzyczasie, to są wypowiedzi przyjaciół Hioba, samego Hioba. I one wcale nie różnią się od siebie. Wszyscy są przekonani, że to, co spadło na Hioba, łącznie z Hiobem, pochodzi od Boga, że to Pan Bóg go ukarał. Job tylko nie rozumie dlaczego, bo on jest dobry, sprawiedliwy, bo tamci jeszcze przyjaciele mówią, spotkało cię to, bo narozrabiałeś. Twoje dzieci narozrabiały i Pan Bóg wymierzył ci karę. Nawet jeden z tych przyjaciół, pamiętamy, powiedział, że ta kara i tak się ciesz, że jest tak łagodna, bo ty na pewno zasłużyłeś na gorsze rzeczy. Pocieszali go w różny sposób, właśnie w ten dziwny sposób. I wspomnieliśmy o czwartym człowieku, który przyszedł. On nie należał do tej grupy trzech przyjaciół Hioba. Czwarty, najmłodszy. I właśnie, aha, jeszcze myśl taka, czym różnili się przyjaciele Hioba od samego Hioba? Mimo, że wypowiadali te same rzeczy niemądre o Bogu. Zresztą potem Pan Bóg ma pretensje do Hioba. Kto to mówi takie nierozsądne rzeczy? Kto zaciemnia mój plan bezmyślną mową? Czym się różnił, pamiętacie, Hiob od przyjaciół? Miał wątpliwości. To słynne pytanie, które stawia Hiob w 9 rozdziale. Wymienia tam te wszystkie rzeczy, które go spotkały i nagle ugryzł się w język i mówi, ale jeśli nie Bóg, to kto to czyni? Tamci przyjaciele nie mieli takich pytań. Oni wszystko wiedzieli. Tak jak wy przed chwilą wiedzieliście, że nikt z was nie wierzy w Zeusa. Nawet wątpliwość nie pojawiła się w waszym umyśle. Pewność, nauczmy się tego. Taka pewność jest niebezpieczna. A pewność doktrynalna jest tragiczna. Bo nigdy nie pójdziecie do przodu. Nigdy nic nowego nie poznacie. Jeśli będziecie mieli postawę, ja wszystko wiem. Ja wiem, jaki jest Bóg. Ja wiem, dlaczego to spotkało tego człowieka, tamtego człowieka. Ja wiem. Wiedzieć, pamiętacie 9 rozdział Ewangelii Jana? 3 razy tam Pan Jezus mówi. Znaczy 3 razy mówią faryzeusze, my wiemy. A Pan Jezus na koniec mówi, bo oni pytają, to jesteśmy w grzechu? A Pan Jezus mówi, dlatego, że mówicie, że wiemy, jesteście w grzechu. Przeczytajcie to. Dlatego, że mówicie, wiemy, jesteście w grzechu. Co ma wspólnego w ogóle księga Hioba z Zeusem?
Co ma wspólnego Jezus z Zeusem? Znaczy, Jezus z Zeusem nie ma nic wspólnego. Ale nasza wiara w Jezusa, tak jakby był Zeusem, o, to już jest poważny problem. Otwórzmy, nie będę już was dłużej trzymał w niepewności, 36 rozdział Księgi Hioba otwórzmy. To jest to kazanie Elichu, tego najmłodszego. Ten najmłodszy był najbardziej zarozumiały, jeśli czytaliście w domu Księgę Hioba. Polecam, jeśli ktoś tego nie zrobił. Tamta jego duma, zarozumiałość aż wylewa się z kart Biblii. Tak? On jest tak pewny siebie. A to wiecie, to też z wiekiem przychodzi. Im człowiek starszy, tym pokornieje. Im człowiek starszy, tym stwierdza, a jednak może nie jest tak, jak myślałem. A najwięksi ludzie, gdy umierają, mówią, wiem, że nic nie wiem. To tylko młodzież myśli, że wszystko wie. I Elichu był właśnie taki. I Elichu w pewnym momencie mówi tak, 36 rozdział, od wiersza 30 czytam. On to roztacza wokoło siebie mgłę i okrywa głębiny morskie. Elichu mówi o Bogu, że Bóg roztacza wokoło siebie mgłę, okrywa głębiny morskie. Tak przez nie sądzi ludy. Daje też pokarm w obfitości. Nie, Bóg nie jest taki zły. Daje pokarm w obfitości, ale przy okazji też sądzi ludy. W swoich dłoniach kryje błyskawice i każe jej trafiać w cel. Obwieszcza go jego grzmot, gdy w gniewie występuje przeciwko niegodziwości. Bóg w gniewie występuje przeciwko niegodziwości. W jaki sposób to robi? Między innymi przez błyskawice, przez grzmoty. Słyszeliście kiedyś o ludziach porażonych piorunem? Przecież to się zdarza. Dlaczego oni są porażeni piorunem? No bo niegodziwcy narozrabiali w życiu, nagrzeszyli i Elichu mówi, Pan Bóg siedzi w niebie, w ręku trzyma błyskawicę i patrzy. O, jest. I go piorunem. Śmiejecie się. Tu nie ma co się śmiać. Elichu jest Bożym kaznodzieją. Staje i wygłasza kazanie. Ale powiecie, to można różnie interpretować. Dalej, od 37 rozdziału, od 11 wiersza przeczytam też krótki fragment. Bóg obciąża chmury gradem, swoją błyskawicą rozpędza obłoki, które kieruje dokąd chce, aby czyniły wszystko, co im każe, na całej powierzchni ziemskiej. I teraz uważajcie. Albo jako rózgę karzącą, albo jako błogosławieństwo dla swojej ziemi, albo zsyła je w dowód swojej łaski. Słuchaj tego, Jobie, zastanów się i rozważ cuda Boże. Czy wiesz, jakie zadanie Bóg im wyznacza? Jakie zadanie? Wymierza sprawiedliwość, tak? Tak, bo tu czytamy albo jako rózgę karzącą, albo jako błogosławieństwo dla swojej ziemi. Oczywiście chciałbym też, żeby nikt mnie nie złapał za słowa. Burze, błyskawice są niezwykłym błogosławieństwem dla ziemi. Wiecie, że roślinność nie istniałaby, gdyby nie były błyskawic? Gdyby nie było błyskawic? Kiedyś przecież nie było nawozów sztucznych, azotowych. Jak rośliny rosły? Czy ktoś z was wie, ile nawozów azotowych powstaje w czasie wyładowania atmosferycznego, gdy błyskawica się pojawia? Wiecie, że w powietrzu najwięcej jest jakiego gazu? Azotu. Rośliny potrzebują azotu, ale żadna roślina nie może azotu z powietrza wziąć dla swojego życia. Dlaczego? Bo on jest niedostępny, bo azot w powietrzu jest dwucząsteczkowy. I to ma wszystkie gazy, tak? Mamy O2, N2, tak? H2. Wszystkie gazy występują
w cząsteczkach dwuatomowych. Azot jest jeszcze tak paskudnym gazem, że to łączenie między dwoma atomami jest potrójne. Roślina może skorzystać tylko z jednoatomowego azotu. Nie może skorzystać z azotu dwuatomowego. I nie ma sposobu, aby to rozerwać. Żeby rozerwać, to na Ziemi, gdy produkuje się nawozy azotowe, potrzebne są olbrzymie ciśnienia, olbrzymie temperatury. Wiecie, jak nieraz te fabryki azotu, dymi tam się przecież to we Włocławku możecie zobaczyć. No, jest parę takich, takich miejsc. Pan Bóg w sposób cudowny, w czasie każdej błyskawicy powstają takie energie, tak, takie ciśnienia, że ten azot jest rozrywany. Potem łączy się z deszczem, który pada, a deszcz pada gdzie? Na rośliny i się cieszą roślinki, bo mają nawóz naturalny. Naturalny nawóz prosto z nieba. Tak? To jest to błogosławieństwo dla całej ziemi. To jest ta łaska Boża dla całej ziemi. Ale, Elihu mówi, ale również błyskawicy Pan Bóg używa jako rózgi karzącej. On w swojej dłoni trzyma błyskawicę i w każdego niegodziwca, jak go namierzy, to wali. Coś wam to przypomina? Jak? No Zeusa. No przecież zobaczcie, w każdym podręczniku, do internetu zajrzyjcie. Zeus jest Bogiem, który jest przedstawiany zawsze, jak w ręku trzyma błyskawicę. Po co on trzyma w ręku błyskawicę? No właśnie w tym samym celu. Zeus z Olimpu sobie patrzy, a jest, i go piorunem. Tak? Bo był niegodziwy. Jeśli wbierzemy w Boga, który burzy używa jako kary dla ludzi, to wierzymy w kogo? W Zeusa. Ale to wiecie, pewnie nikt z was nie wierzy w ten sposób. Ale my musimy tutaj dotknąć pewnych subtelności. Bo diabeł, jak mówią, tkwi w szczegółach. Bo my oczywiście powiemy, nie, nie, no ja nie wierzę w Zeusa. Tak jak to zrobiliście. Ale idźmy dalej w naszym rozważaniu. Zresztą wiecie, nie chcę tego o tym mówić dzisiaj zbyt dużo, ale na całym świecie, w starożytności, w teraźniejszości i będzie aż tak do samego końca świata, we wszystkich kulturach, najbardziej prymitywnych, czy średnio rozwiniętych, czy bardzo rozwiniętych, zawsze Boga łączono z przyrodą, albo odwrotnie, przyrodę łączono z Bogiem. Jakiekolwiek zjawiska w przyrodzie, tak, się działy, albo odpowiednich bogów do tego tworzono, tak? Przyroda była zawsze nierozerwalna z bóstwami, w jakie ludzie wierzyli. I zawsze te bóstwa były, no, dość takie okrutne, straszne. No z burzą nie może się kojarzyć żaden piękny Bóg, tak? No kto z was nie boi się burzy? No, w jakiś sposób naturalny boimy się te błyskawice, te potężne grzmoty, a jeszcze jak gdzieś blisko gdzieś grzmot się odezwie, to jesteśmy przestraszeni. Tak? Jak były, wiecie, te grzmoty jak są, nieraz jak jest daleko, to takie dziwne te grzmoty, tak się przewalają. Mama zawsze, pamiętam, jak byliśmy dziećmi, mówiła, że Pan Bóg z aniołami w niebie beczki toczy. Ja? Beczki toczy, bo wiecie, taki głos tam, beczki toczy. W tych beczkach jest proch. No bo potem są te wybuchy, nie? Te pioruny. Mówi, o, Pan Bóg już z aniołami beczki toczy. Wiecie, my się uśmiechamy na takie ludowe jakieś wierzenia, ale one gdzieś głęboko są zakorzenione w tradycji, w wierzeniach wszystkich narodów tego świata.
począwszy od starożytności aż do współczesności. Czytamy przed chwilą w księdze Hioba, że wicher gwałtowny przyszedł i zmiótł dom, powalił dom Hioba. Wszyscy w księdze Hioba są przekonani, że to zrobił Pan Bóg. A kto to zrobił? Diabeł. Nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. Otwórzmy Ewangelię Łukasza. Otwórzmy Ewangelię Łukasza. 8 rozdział. Pewną znaną historię chcę przeczytać, ale może nigdy nie spojrzeliście na nią, tak jak dzisiaj na nią spojrzymy. 8 rozdział Ewangelii Łukasza. Gdzieś mi zginął. Od 22 wiersza. I stało się pewnego dnia, że wstąpił do łodzi. On i uczniowie jego i rzekł do nich, przeprawmy się na drugi brzeg jeziora. I odbili od brzegu. A gdy płynęli, on zasnął. I zerwał się gwałtowny wicher na jeziorze i fale ich zalewali i byli w niebezpieczeństwie. Wtedy przystąpili do niego i zbudzili go mówiąc, mistrzu, mistrzu, giniemy. A on obudziwszy się zgromił wiatr i wzburzone fale, a one uspokoiły się i nastała cisza. Spojrzeliście kiedyś tak na tę historię? Burza kiedy się pojawiła? Kiedy się pojawiła burza? Jak Pan Jezus zasnął. Wiecie, jak Pan Jezus zasnął, nie mógł stworzyć burzy, bo spał w tym czasie. Kto był autorem tej burzy? No diabeł był autorem tej burzy. I Pan Jezus, gdy się obudził, czytamy, zgromił ten wicher. I co nastało? Co? Cisza. Bóg jest autorem ciszy. Autorem burzy jest diabeł. Widzimy to? Jeśli my to pomieszamy, to będziemy mieli pomieszanie. A nie chcemy mieć pomieszania. Bóg jest autorem ciszy. Pan Jezus zgromił wicher i nastała cisza. Zresztą, gdybyśmy mieli wątpliwości, otwórzmy 4 rozdział Ewangelii Łukasza. Cofnijmy się trochę. 4 rozdział Ewangelii Łukasza. Od 31 wiersza. I stąpił do Kafarnaum, miasta galilejskiego, i nauczał ich w sabaty. I zdumiewali się nad nauką jego, ponieważ przemawiał z mocą. A w synagodze był człowiek opętany przez ducha nieczystego, który zawołał głośno, ach, cóż mam z tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kim ty jesteś, święty Boży. A Jezus zgromił go, mówiąc. Tu jest użyte dokładnie to samo słowo, co w przypadku burzy. Jezus zgromił burzę. Jezus gromi to, co pochodzi od diabła. Tutaj wprost czytamy, że on zgromił tego ducha nieczystego, mówiąc, zamilknij i wyjdź z niego. A demon rzucił się na środek i wyszedł z niego, nie wyrządziwszy mu żadnej szkody. Demon wyszedł z niego. Diabeł jest źródłem tego, co popsute, co straszne, jest źródłem burzy. I 13 rozdział Ewangelii Łukasza. Trzy teksty z Ewangelii Łukasza. I 13 rozdział Ewangelii Łukasza mamy od 10 wiersza. A nauczał w jednej z synagog w sabat. Kolejna sytuacja w sabat. A oto była tam kobieta od 18 lat cierpiąca, pychlona tak, że zupełnie nie mogła się wyprostować. A Jezus ujrzawszy ją, przywołał ją i rzekł do niej, kobieto, uwolniona jesteś od choroby swojej. I położył na nią ręce i zaraz wyprostowała się i chwaliła Boga. A opowiadając przełożony bożnicy, oburzony, że Jezus uzdrawia w sabat, rzekł do ludu, jest 6 dni, kiedy należy pracować, w te dni przychodźcie i dajcie się uzdrawiać, a nie w dzień sabatu. Odpowiedział mu Pan i rzekł, obłudnicy,
Czy nie każdy z was odwiązuje w dzień sabatu swego wołu czy osła od żłobu i nie wyprowadza ich do wodopoju? A czy tej córki Abrahama, którą szatan związał od 18 lat, nie należało rozwiązać od tych pęt w dniu sabatu? Kto był przyczyną choroby tej kobiety od 18 lat? Kto był przyczyną? Szatan. W księdze Hioba czytamy, że te wszystkie wrzody, cała choroba na Hioba przyszła za czyją sprawą? Szatana. Problem jest tylko w tym, że Hiob myślał, że to jest od Boga. Jego przyjaciele myśleli, że to jest od Boga. I Elihu też był przekonany i wygłaszał mowy, w których udowadniał, że to Bóg jest sprawcą tych wszystkich nieszczęść, jakie spadły na Hioba. I gdy tak wierzymy, wierzymy w Zeusa. Rozumiemy? Znacie takie powiedzenia? Ja nie wiem, może dlatego, że wychowałem się na wsi. Tego było bardzo dużo. Może ludzie w miastach tego nie doświadczają, nie wiem. Ale ja od dzieciństwa słyszę taki zwrot: dopust Boży. Kiwacie głowami, bo widzę, że też chyba słyszycie. Komuś dzieje się jakieś nieszczęście, nie? I ludzie stoją z boku, kiwają głowami i co mówią? Dopust Boży. Dopust Boży. Ktoś złamał nogę. Co to jest? Dopust Boży. Bóg tak chciał. Ile razy słyszymy, ile razy ja na pogrzebach, gdy jestem, a naprawdę bywałem często i bywam, tak? Ile razy słyszę nad grobem, jak wygłaszane są tak mowy, Bóg tak chciał. Podobało się Bogu. Wiecie, jakie to jest straszne? I my tak kiwamy, mówimy, nie, że pioruny to Pan Bóg nie zsyła. Nie, nie, to diabeł. Ale jeśli w nas jest myślenie tego typu, że coś, co się zdarzyło komuś, może pochodzić od Boga, że to był dopust Boży. Moi drodzy, zapamiętajmy raz na zawsze, Bóg nie łamie nikomu nóg. Jeśli ktoś wierzy, że Bóg łamie nogi, to wierzy w Zeusa. Rozumiemy? Pismo Święte mówi, że on trzciny nadłamanej nie dołamał. Lnu, który się ledwo tylko tlił, nie dogasił. Pan Jezus, gdy szedł i widział złamaną trzcinę, to nawet w tej złamanej trzcinie widział jeszcze nadzieję. Podnosił ją, obwiązywał. Może się zrośnie. My, gdybyśmy widzieli taką trzcinę, kopnęlibyśmy i poszlibyśmy dalej. On trzciny nadłamanej nie dołamał. A my mówimy, dopust Boży? Bóg tak chciał. Wiecie, co Bóg chce tak naprawdę? Co Biblia mówi, co Bóg chce? Chce, to jest Jego największe marzenie, aby wszyscy przyszli do poznania prawdy i aby wszyscy byli zbawieni. Bóg chce wszystkich zbawić na tej ziemi. To jest Jego pragnienie, to jest Jego chcenie. On nie chce dla nas cierpień. On nie chce, abyśmy nogi łamali. Ale oczywiście, jak złamiemy nogę, to Pan Bóg nawet to potrafi wykorzystać ku dobremu, bo On we wszystkim współdziała ku dobremu. Tak mówi Biblia. Nawet w nieszczęściu, które nas spotyka, tak jak w nieszczęściu Hioba. Wiecie, że Pan Bóg to nieszczęście, jakie spadło na Hioba, wykorzystał ku dobremu, bo On we wszystkim współdziała ku dobremu. We wszystkim. Największe nieszczęście potrafi wykorzystać, bo On jest takim Bogiem. Bogiem, który buduje, a nie który burzy. Bogiem, który podnosi, a nie dołuje. Bogiem, który z azotu nawóz dla roślinek stwarza, a nie Bogiem, który wymierza piorunami w każdego niegodziwca. I zdarzyło się nieszczęście. Bóg tak chciał. Uczniowie mieli z tym problem. Pamiętacie, kiedyś tam wieża zwaliła się na kogoś tam, tak? I przychodzą do niego i pytają, oni tacy niedobrzy byli, a ten ślepy od urodzenia.
Pamiętacie, co pytają? Pierwsze pytanie. Kto zawinił? On czy jego rodzice? No bo musiał ktoś zawinić. No bo takie coś by się nie stało bez przyczyny. Rozumiemy? To jest nasze myślenie. Jeśli myślimy, że przyczyną jest Pan Bóg, to wierzymy w Zeusa. Nie wiem, macie już choć odrobinę mniej pewności w sobie, że nie wierzycie w Zeusa? Bądź uprzejmy mieć wątpliwość. Jaki obraz Boga nosisz w swoim sercu, w swojej głowie, jaki obraz Boga nosisz? Czy taki, jaki mi wyryto w dzieciństwie? Mama zawsze mówiła, nie rób tego, bo cię Bozia skaże. No Bozia jest taka, że tylko czeka na co? Aż Wituś się potknie i rózgą go. W takie Bozie wierzymy. Bozia cię ukaże. Ale to się nic nie zmieniło. Do dzisiaj tak uczone są nasze dzieci, w przedszkolach nawet. Że Bóg jest taki właśnie. Zeusem jest. Siedzi na Olimpie i patrzy, pani władca. Kogo by tutaj namierzyć? Kogo by dotknąć? Przeczytam wam coś. Wiecie, przygotowując się do tego kazania, nie będę czytał tego wszystkiego, nie bójcie się. Wpisałem w internet hasło burza w wierzeniach, tak? Bo do Zeusa wracamy. Zeus jako władca piorunów. Byłem w ogóle poruszony tym, że tyle tysięcy stron się otworzyło, najrozmaitszych. Ciężko jest tam się rozeznać, ale coś tam wynotowałem. Burza w wielu dawnych wierzeniach odgrywała bardzo istotną rolę, zaś bogowie, bóstwa za nią odpowiadające, niejednokrotnie zajmowały w dawnych wierzeniach najważniejsze miejsca. I tak na przykład w mitologii słowiańskiej piorun symbolizuje boga Peruna. Skąd nazwa piorun? Słowianie, starożytni, wierzyli w Peruna. Stąd nazwa piorun. W mitologii greckiej za burzę odpowiedzialny był Zeus. W ogóle, jak ja też otworzyłem sobie, kliknąłem mitologia Słowian. O, polecam wam takie doświadczenie. Wiecie, poznać, rozeznać się w mitologii Słowian, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Mitologia grecka przynajmniej jest spójna. Wiecie, można jedną książkę przeczytać i wiedzieć wszystko o mitologii greckiej. Tam było wszystko poukładane. W mitologii Słowian kolejna wieś wierzyła inaczej niż sąsiednia. Tak? Już mieli inny... Nie do połapania się. Mitologia nordycka bogiem burzy i piorunów określała Tora. W mitologii rzymskiej bogiem burzy był Jowisz, oczywiście. Najwyższy władca nieba i ziemi, ojciec bogów. Mitologia egipska za boga burzy uważała Seta, zaś mitologia celtycka Taranisa, gromowładcę utożsamianego z rzymskim Jowiszem. W Polsce... Oj, tak się zastanawiałem, czy to w ogóle poruszać ten temat, ale... Muszę to poruszyć. Wiem, że to pójdzie w internet, wiem, że może wielu będzie nawet obrażonych, ale cóż, taka jest prawda. W Polsce według wierzeń ludowych w celu uchronienia się przed zniszczeniami, a ja to znam z dzieciństwa, także nie mówię tutaj tylko z internetu, tak? Ja doświadczyłem tego. Aby uchronić się przed zniszczeniami spowodowanymi przez burzę, w oknach zapalano gromnice. Kojarzycie nazwę? Gromnica? To był taki odgromnik. Ja to znam z dzieciństwa. Później oczywiście, jak byłem starszy, mama już tego nie robiła. Ale pamiętam, jak byłem mały, nie wiem, 5, 6, 7 lat, to jak tylko była burza, to mama stawiała w oknie świecę taką. Ja nie wiedziałem wtedy, że to się nazywa gromnica, no ale tak było. Zapalano gromnicę. Nazwa tej woskowej świecy pochodzi od słowa grom. Zapalana świeca stojąca w oknie miała za zadanie uchronić dom oraz obejście od uderzeń piorunów. Ale to, co jest najgorsze w tej historii, to skąd się brały te gromnice. Czy ktoś wie, skąd się brały gromnice? I to gromnice, które by działały?
Bo wiecie, gromnicę można było w każdym sklepie kupić tak naprawdę ze świecami, bo to musiała być nie taka świeczka mała, tylko taka porządna, gruba świeca. Ale żeby gromnica stała się gromnicą, co trzeba było zrobić? Poświęcić ją. I to nie był jakiś, jakikolwiek dzień w roku. Rozumiemy? Tradycyjne świece nazywane gromnicami święci się w święto Matki Boskiej Gromnicznej. I tak oto mamy chrześcijaństwo połączone z mitologią grecką, z Zeusem. Rozumiemy? Gromnica musiała być specjalnie poświęcona. Jedno z bóstw stworzono tylko po to, aby te gromnice miały moc. Stworzono specjalne święto dlatego. Ja mówię to i mam małe ciarki na plecach. Bo ja nie wiem, czy jesteśmy w stanie głębi tego, jak gdyby do głębi tego dotrzeć. Jak daleko diabeł spenetrował naszą świadomość, naszą religijność. Jak daleko opanował ją. Bo to naprawdę nie jest ważne, czy my nazwiemy coś Zeusem, Jowiszem, Jupiterem, czy... To nieważne, jak my nazwiemy. Ważne jest, jaka inspiracja za tym stoi. A inspiracja jest tylko jedna. Abyśmy wierzyli, że to Bóg robi. Bo na tym polega wielki bój. Aby wszystko, co przynależne jest diabłu, spadło na Boga, aby Bóg był tym obciążony. A diabeł stoi z tyłu, w białych rękawiczkach. Zresztą w ogóle jego nie ma, bo od drugiego rozdziału do końca Księgi Hioba jego nie ma. I dokładnie o to chodzi, abyśmy byli przekonani, że jego nie ma. Że to wszystko, co się dzieje w naszym życiu, w życiu naszych sąsiadów, co się dzieje na ziemi, jest Bożym dziełem. Nawet to, że Trump wygrał w Ameryce. Zaraz modlitwy dziękczynne były. Naprawdę mam wątpliwości, do kogo płynęły te modlitwy. Diabeł opanował wszystkie sfery naszego życia, naszego istnienia. Ale posłuchajcie dalej, bo to nie jest, to jest na razie przedbieg. Źródła pisane oraz folklor poświadczają mitologiczny motyw walki między Perunem, czyli bogiem burzy, a uosabiającym siły chaosu żmijem. U Słowian zachodnich żmij był, i teraz elemenciki z mitologii Słowian. Żmij był postrzegany w większości przypadków jako postać pozytywna, choć nie zawsze, co wyrażało się w jego walce ze smokiem, który wywoływał na przykład susze, huragany, inne klęski żywiołowe. W Rosoczycy na ziemi sieradzkiej wierzono, że żmij jest królem węży. Rozumiemy? Żmij jest królem węży. Śpiewano tam nawet specjalne inwokacje poświęcone żmijowi. Na Łużycach rozróżniano trzy typy żmijów. Pieniężny, mleczny i mlekowy. Mleczny i żytni, przepraszam. Każdy z nich okradał obcych gospodarzy z dóbr wymienionych w ich nazwie i zanosił je do gospodarza, który go sobie karmił i trzymał pod własnym dachem, analogicznie do mazurskiego kłobuka. I teraz kłobuk. I chciałbym to jako przykład, to jako hasło. Ja wiem, jak ja w rozmowach używam słowa kłobuk, to wszyscy wiedzą, co mam na myśli. Kłobuk w wierzeniach słowiańskich demon. Wyobrażacie sobie, że w wierzeniach słowiańskich wprost wierzono w demony? I kłobuk był takim demonem, opiekujący się dobytkiem i ogniskiem domowym, utożsamiany z duszą martwego płodu. Przybierał najczęściej postać zmokłej kury, jak zobaczycie gdzieś zmokłą kurę, to jest kłobuk, albo kaczki, gęsi, sroki, wrony, kota, a nawet człowieka. Czyli to nie można było rozeznać, czy to jest kłobuk, czy nie, bo raz był jako krowa, raz jako sroka, raz jako kaczka zmokła, raz jako kura. Kłobuka można było sprowadzić do domu, ale po co demona sprowadzać do domu? Po co?
Ale słuchajcie, kłobuka można było sprowadzić do domu, kusząc go jedzeniem lub przygarniając kurczaka, można także było go sobie wyhodować. Zakopując pod progiem domu poroniony płód, który po 7 dniach zamieniał się w kłobuka. Kłobuk dbał, i teraz po co? Dbał o pożywienie, o pomnożenie, przepraszam, majątku swojego gospodarza. Czynił to jednak okradając sąsiadów. Czyli jeśli chciałeś być bogaty, to co trzeba było zrobić? Kłobuka sobie wyhodować. Jak miałeś w domu kłobuka, miałeś tak. Gospodarze mieli sąsiedzi kiepsko, a ty miałeś dobrze. Ale teraz ja nie chciałbym, to też jest teraz niebezpieczne, co zrobię, ale szczególnie dla kobiet może, które mają takie doświadczenie za sobą. Przepraszam z góry, jeśli ktoś poczuje się w jakiś sposób niekomfortowo, bo tutaj czytamy, że najlepszym sposobem wyhodowania kłobuka było zakopanie martwego płodu. Zdarza się tak. Wiem o tym. Znam takie przypadki, a znam przynajmniej jeden taki przypadek niezwykle bolesny. 1,5 roku temu kobieta straciła dziecko w czasie poronienia. Minęło 1,5 roku, ona nadal nie może otrząsnąć się z tego. Zwłaszcza, że tyle lat starali się o dziecko i nie mają dziecka. To było już to wyczekiwane. Ciąża była okej. Okay. I do samego końca była okej. Okay. Nie wiem, w 7 czy już pod koniec ciąży nastąpiło poronienie, urodził się martwy płód. Bardzo to przeżyli. I do dzisiaj widzę, jak cierpią ci ludzie. Ale mężczyzna, wiecie, zawsze cierpi inaczej. Pamiętacie ten wykład, mój kazanie, że nie możemy czuć cierpienia innych osób. I teraz popatrzcie, spotyka kobietę takie nieszczęście. Traci upragnione dziecko. Ale diabeł przychodzi i mówi, nie martw się. Bierze ją w objęcia, klepie po ramieniu. Mówi, nie martw się, zrobimy z tego coś dobrego. Wiesz co, zakop to dziecko pod progiem swojego domu. Przynajmniej będzie jakaś korzyść z tego. I za 7 dni będziesz miała co? Kłobuka. A kłobuk spowoduje nie to, że będziesz miała dziecko, ale przynajmniej, jeśli chodzi o majątek, będzie ci się tak powodziło. On oczywiście będzie okradał sąsiadów, ale tobie niczego nie zabraknie. Rozumiemy, jaki jest diabeł? Wszystko, co jest na tej ziemi, on poprzekręcał. Wszystko zniekształcił. Wszystko obrócił tak, abyśmy czuli odrazę do Boga. A on występuje jako ktoś, kto co? Pociesza, przytula. Znacie historię Absaloma z Biblii? Syn Dawida? Dawid to niedobry król, ale wiesz, jak ja będę królem, to będzie fajnie. I opowiadał tym ludziom niestworzone rzeczy, jak będzie pięknie, gdy on będzie królem, jak żadna sprawa nie będzie pominięta. Absalom jest symbolem diabła w Biblii. Wiedzieliście o tym? Czytajcie historię syna Dawida, Absaloma. Taki jest diabeł. I jeśli w nas, jeśli dzisiaj w tym, co mówiłem, gdziekolwiek zobaczyliście siebie, nawet przez ułamek, nawet minimalnie, to odrzućcie to, bo to jest z mitologii greckiej, słowiańskiej, rzymskiej, jakkolwiek ją nazwiecie. To jest z mitologii, którą stworzył diabeł. Wszystko, co jest w tych wierzeniach, jest diabelskim dziełem, diabelską robotą. To jest problem, którego wielu chrześcijan po prostu nie dostrzega. I pozwólcie jeszcze na 2 myśli. Ja poproszę przystankowiczów tutaj, żeby tam gdzieś zegar powiesili. A jest tu. Patrz, zawsze tam patrzyłem, a tu jest zegar. Dziękuję, że powieszony jest. Bo już mi ostatnio powiedziano, że nie panuję nad czasem. Postaram się już finiszować.
Jeszcze raz wrócę do tej historii. Pan Jezus w łodzi zasnął. I gdy Pan Jezus zasnął, co się stało? Rozpętała się burza. Gdy Pan Jezus zbudził się ze snu, nastała cisza. Ale na świecie jest tyle nieszczęść. To Pan Bóg śpi w tym czasie? Powiedzcie mi. Znacie taką książkę Bóg nigdy nie mruga? Na przystanku kobiet wiem, że ona była lansowana, wiele osób to ma, również ją mam. Znacie historię, jak powstał tytuł tej książki Bóg nigdy nie mruga? Zastanawialiście się nad tym? Autorka we wstępie pisze o tym. No nie czytaliście tego wstępu? Przeczytajcie. Ona tam pisze, jak powstał tytuł tej książki. Jako mała dziewczynka, mama jej zawsze mówiła, że Pan Bóg się troszczy o nas. Pan Bóg nas kocha, nigdy o nas nie zapomina, zawsze nas widzi. I ta dziewczynka mówi, no jak zawsze nas widzi? A jak śpi? Nie, nie, Pan Bóg nigdy nie śpi. On zawsze nas widzi, ale ta dziewczynka nie dawała za wygraną. Ona jako autorka tej książki, jak gdy była mała, tak? Mówi, wiecie jak dzieci myślą? Mówi tak, ale mamo, przecież my czasami mrugamy. Mrugacie? No i jak mrugamy, jest chwila, że nie widzimy, tak? Czyli jak mrugnę, no to nie widzę. Mamo, przecież Pan Bóg jak mrugnie, no to nie widzi mnie. A jak wtedy mi się stanie jakieś nieszczęście? Rozumiecie? Tak, tak myślą dzieci. A mama wtedy mówi do tej dziewczynki, nie córeczko, Pan Bóg nigdy nie mruga. I ona tak sobie wzięła to do serca i potem, gdy była dorosła, gdy napisała swoją pierwszą książkę w życiu, dała jej jaki tytuł? Bóg nigdy nie mruga. Polecam tę książkę. Ale polecam też drugą książkę. Ją chyba nawet polecam bardziej. Nosi tytuł, kiedy Bóg odwrócił wzrok. Są dwa przeciwstawne tytuły. Bóg nigdy nie mruga i drugi, kiedy Bóg odwrócił wzrok. Kiedy Bóg odwraca wzrok, to nie widzi, co się ze mną dzieje. A może wtedy mi się stać coś złego? O czym jest ta książka? Ja nigdy bym nie wpadł na tę książkę. Kiedyś jechałem autem i słyszałem wywiad z autorem tej książki. Nazywa się Wiesław Adamczyk, możecie sobie w internecie zajrzeć. Mieszka w Stanach Zjednoczonych, w tej chwili ma już chyba 85 lat albo i więcej. Przyjechał do Polski, aby promować tę książkę. Najpierw napisał ją w języku angielskim, ona została przetłumaczona na język polski. A to jest historia jego dwójki rodzeństwa, było ich trzech i ich mamy. Godzinny wywiad był z nim. Jechałem autem i przez godzinę słuchałem, jak olszański redaktor, znacie tego redaktora, rozmawiał z tym panem Wiesławem. Książka jest o czasach, kiedy związana z Katyniem. Jego ojciec zginął w Katyniu, zamordowany jako jeden z tych tysięcy, dziesiątków tysięcy oficerów. Został tylko on, trójka małych dzieci i mama. Ale wiecie, Stalin nie dał za wygraną, gdy wymordował tylko elitę oficerów. Wszystkie rodziny zesłał jeszcze na daleko, na Syberię. Ich akurat do Kazachstanu, gdzieś tam bardzo, bardzo daleko. I nie będę streszczał tej książki, polecam wam. Mimo, że ja nie lubię takich książek, tej martyrologii całej, tego okrucieństwa, to ta książka jest niezwykła, bo ona jest pisana z perspektywy dziecka. On był wtedy 9 lat czy 8 lat, gdy to się wszystko działo. I wiedział, postanowił sobie, że jak dorośnie, napisze książkę o tym. Gdy potem wyemigrował do Stanów Zjednoczonych jako 16-letni chłopiec, zapisał się na specjalne studia, gdzie uczą pisania. Tak? Bo on nie wiedział, jak to zrobić, jak do tego podejść. A to było jego największe marzenie, zanim umrze, przekazać tę historię. Historię o tym, jak ich mama poświęciła swoje życie, aby trójkę swoich dzieci uratować. To, co zrobiła ta kobieta dla swoich dzieci, jest czymś niezwykłym, czymś niewyobrażalnym.
Ona oczywiście tego piekła nie przeżyła, ale trójka tych dzieci przeżyła. Przeżyła. On jako najmłodszy żyje do dzisiaj i postanowił, zanim umrze, opowiedzieć tę historię. I redaktor Olszański w pewnym momencie pyta, ale dlaczego taki tytuł? Gdy Bóg odwrócił wzrok. I ten staruszek mówi tak. Wie pan, sprawa jest prosta. Ja na wiele lat utraciłem wiarę w Boga. Dzisiaj wierzę w Boga. Ale ten tytuł pochodzi stąd, bo ja nadal uważam, że aby takie rzeczy mogły się dziać, jakie działy się w moim dzieciństwie, z moimi rodzicami, z moją mamą, aby to się mogło dziać, Bóg musiał odwrócić swój wzrok. Rozumiecie? Bo gdy Bóg nie mruga, nie patrzy, gdy patrzy, nam nie może się nic złego stać. Ale gdy tylko się odwraca, diabeł jak hiena rzuca się na nas. Dlaczego Bóg czasami musi odwrócić swój wzrok? Dlaczego czasami pozwala, aby nieszczęścia dotykały nas? Dlaczego diabłu oddał Hioba? Nadal dzisiaj nie odpowiem na to pytanie, bo jeszcze mamy dwa spotkania. Dzisiaj chciałbym tylko, abyśmy jedną rzecz wynieśli z tego spotkania. Że za wszystkie nieszczęścia, łącznie ze złamanymi nogami, zwichniętymi żebrami, nie Pan Bóg jest odpowiedzialny. To diabeł zsyła choroby. To diabeł zsyła nieszczęścia. To on zburzył dom Hioba przez wichurę, jaka przyszła. To on spowodował chorobę przez 18 lat tej kobiety z Ewangelii. Bo on przychodzi tylko, aby kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, mówi Pan Jezus, aby dać życie. I to jakie życie? W obfitości. Bóg jest dawcą życia. Diabeł jest dawcą śmierci. Widzieliście o tym? Taka jest prawda. Dlaczego Boga nieraz posądzamy o to, że On na nieszczęście na kogoś zesłał? Zniszczył kogoś. Skąd to się bierze? Wiecie skąd? Z mitologii greckiej. Z mitologii słowiańskiej. To diabeł wszczepia nam taki obraz Boga. I naprawdę ostatni tekst z Biblii, Ewangelia Mateusza, 5 rozdział. Wszyscy znacie ten tekst. Na pamięć jestem przekonany, ale myślę, że nie znamy wagi tego tekstu. Kazanie na górze, 5 rozdział, 45 wiersz. Abyście byli synami Ojca Waszego, który jest w niebie. Bo słońce Jego wschodzi tylko nad dobrymi. I deszcz Jego pada tylko na sprawiedliwych. No zaprotestujcie jakoś! Abyście byli synami Ojca Waszego, który jest w niebie. Bo słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi. I deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. To nie jest tak, że Bóg kocha tylko dobrych ludzi. Skąd nam się to bierze? A jak są źli, to pioruny na nich wali. Skąd nam się to bierze? Z Zeusa nam się to bierze. On zsyła słońce na dobrych i na złych. Deszcz na dobrych i na złych, bo wszyscy jesteśmy Jego dziećmi. Każdy człowiek na tej ziemi jest Jego dzieckiem. Wiecie, że nawet szatan jest Jego dzieckiem?
Ja nieraz jestem przerażony, z jaką satysfakcją ludzie cieszą się, że kiedyś będzie jezioro ognia i siarki, bo Apokalipsa tak mówi. I tam będzie wrzucony diabeł, bo Biblia tak mówi. Tak, ja tak wierzę, że koniec diabła będzie w jeziorze ognia i siarki. Ale problem jest w tym, w jaki sposób my to mówimy. Jeśli mówimy to z satysfakcją, to nie jest to z Boga. Bo ja jestem osobiście przekonany, że to będzie najtragiczniejszy dzień dla Boga. Bo w tym jeziorze ognia i siarki będą ginęły Jego dzieci. Tak musi być. Ale to nie będzie dzień triumfu Boga. To nie będzie dzień radości Boga. To będzie straszny dzień, gdy będzie tracił swoje dzieci, których nie dało się uratować, bo niektórych nie da się uratować. Ale dzisiaj Bożym największym marzeniem jest, aby cały świat był zbawiony i On zrobi wszystko, wszystko, co tylko możliwe, aby trzcinę nadłamaną, dla której już nikt nie widzi nadziei, jeszcze podnieść, zawiązać i uratować dla Królestwa. Taką trzciną możesz być Ty. Ale Pan Bóg jeszcze ma nadzieję co do Ciebie. Pan Bóg jeszcze będzie inwestował w Twoje życie. Dopóki żyjesz, dopóki Twoje serce bije, jest nadzieja dla Boga. I Bóg taką nadzieję żywi, bo On jest dawcą życia. Dawcą nieszczęść, dawcą śmierci jest diabeł. Ale dlaczego ludzie wymyślają takich bogów, typu Zeus, Jowisz, Kłobuk? Dlaczego ludzie wymyślają takich bogów? Wiecie dlaczego? Sprawa jest prosta. Bo my wymyślamy bogów na własny kształt i na własne podobieństwo. My po prostu jesteśmy tacy. My chcielibyśmy komuś nogę złamać, bo nas wkurzył. Ale nie robimy tego, bo wolimy, aby to zrobił kto? Pan Bóg. I mamy radochę. Dopust Boży. Pomyślcie o tym. Ile w nas jest Zeusów, Kłobuków? Czy przypadkiem nie? Bądźcie synami Ojca Waszego, który jest w niebie, bo słońce Jego schodzi nad złymi i dobrymi. Błogosławcie dobrych i złych. Deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy Was miłują, jakąż macie zapłatę? Rozumiecie, o czym tu jest mowa? Pan Bóg żąda od nas czegoś, czego sam nie robi? On miłuje tylko niektórych, a niektórych nie? Bóg jest miłością. Bóg jest dawcą życia. I chwała Mu za to. Amen.